Myślisz o rodziele? Nie. Nie jest kurwane. Dawaj do góry kotnicę. Kurde. O, ja pierdolę. Dobra, jak tak. Skąd to? Tak. Może się zmienimy jak też. Kuber. Nie, czekaj, jest dobrze. Weź może się. O kurde. Weź siatkę może do góry. Wędka masz chrzest. A tu... Jak chcesz, osiadaj tu. Tak? No. Czekaj. Prawdopodobnie sum siedzi, albo coś ogromnego. Sum na pewno. Nie, że sum, ale ja mam to. Już daj na bieg lepiej. Przód, tył, który bieg? Na przód, przód. Za nim też. I do góry, płyń. Do góry. Tutaj, tutaj. Muszę tylko skórę. Dobra. Ole, kurwa, to widzę. Uważaj na główkę. Haha, tego tam było trzeba. Ale akcja. Sum, ty nie wiesz, z kim zacząłeś dzisiaj. Że śniłowcy powracają. W najlepszym wydaniu. Jesteś ścigany. Dobra, odpuść. Pół metra ma. Elegancko. Półtora znaczy. Kurwa, siedzi. Pięknie. Podpłynąć po niego? Nie, nie, nie. Chyba blisko też nie, bo wejdzie pod spód i może tak, być siup. Dobra, odpuść, odpuść. To w gasi czy co? Nie, nie, nie. Ale śluzy na nim? Czy mi się wydaje tylko? Jeszcze chyba nie. Tu jest tam zgrubienie już ani pociąty. Przykleił się? Tak. Ciężko operować kotwicą i tym, ale to nic, jakoś sobie damy radę. Chyba, że kotwica spadła. Nie, 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 to jak jest duży, to do plaży trzeba płynąć, wiesz? Mhm. Ale to zobaczymy po 5 minutach. O ile się uda, co nie, bo tam ma fluorokarbon. Też może przetrzeć. A. Ja już widzę śluz, mi się wydaje. Tak podciągam go, nie jest chyba taki duży. Ale obiad jest. Dobra, zawracaj za nim. Podwijałem do góry, wiesz, tak, że nie opadała przynajmniej, tylko podciągałem ją. Ale chyba zabawa. Super.
No może być duży. Filmik leci oczywiście? No leci, leci. Bąble puszczę. Patrzcie, ty, patrzcie bombę, jak się kurwa pociąga wchodzi. Ale tak, bo to się idzie do przodu. Tak. Ale mają widowisko, co? Aha. Już się męczy. Ło, płynie tu, płynie, płynie tu. To się chyba nie spierdoli. No właśnie, właśnie. Ale kurczę, jazda, ja pierdolę. Widowisko nikt nie łapie, patrz. Wędki sumowe stoją. Dobrze, że w nóż ci chodzi, bo sam się męczy. Mhm. Przerwa jest w łapaniu na razie. Jak on się trzyma w prawie, to jest duży. Ale płynie szybko. Będziesz walczył jak ojciec ostatnio z Wiszą. A tam przy namiocie swoje chyba cibo nie wchodzi chyba. Chyba nie. No, wycieczkę zrobił kurwa ładną. No, trochę pływa. Parę metrów już przepłynął. Tysiąkę, jeden, dwa. No, nie umęczysz go. A, chłodzenia trochę na przodki. Je zapaliły dole. Co tam miałeś założone? Tą gumę, coś czupak wziął. Sprawdzonego składu się nie zmienia, nie? No da. Ja muszę być chyba pod ten brzeg bliżej. Idzie do pana. Wędch nie wiewał. Już? Nie no, mówię, żeby nie, co nie? No, 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 no. Nie, on tam daleko miał pojęcie o branie, tak patrzę, jeszcze tu tutaj zacinał. Trochę. Co chcesz? Odpuść, czy masz na najniższym? Na niższym, w niżej nie mogę. A no tak. To tak stoimy w sumie, co nie?
może puszczę. Żeby się zmęczył. Siedzą wszyscy i patrzą. Chyba rękawice nie mamy, nie? Posenki też nic. No nic, nic. No to fajnie, jesteśmy po części do lekcji. No, podejrzewam, że będzie ogromny. Chyba, że gdzieś taki z 1,50 m podczepiony. No są dwie opcje. Albo ma 2 metry i siedzi normalnie, albo jest mniejszy i... Nie chcę odpuścić! Jak? Trzyma się dna! On trochę idzie do góry. Kurwa, potrzeba nie pola. Gdzieś tam między kuski to dzielę, po prostu tam, w stronę morza. No, no. Tam jest ta plaża taka. Ale chmury padły. No. Dobrze się poddał przez chwilę, nie? No, tak jakoś wszedł łatwo. No, podpływamy do niego. To dopiero jak się pokaże, bo boję się, żeby się nie wywinął i nie pójdzie pod śrubę. No, no. Bo upierniczy się, nie? I szkoda by było, no tak, walka walką, ale szkoda by było, żeby odszedł teraz. Co, chcesz, żebym podpłynął pod niego bliżej? Nie, nie, nie. Nie, nie. Tak, jest blisko bardzo. A? Ojej. Czemu nie popuścisz mu? Dobra. Udało. Kurde, ale kawałka, rękaś boli, co? No, trochę. To nie weźmie na tą mocniejszą. Typowy, no to byś go na sportowo tam targał, tak? A tutaj jednak... Wyciąga 9 kilo. Kijek jest mocny, ale o plecionkę nawet bardziej bym się bał, wiesz? No to wiesz, jeszcze ten przypon jest, może być gdzieś poprzecinany już. Miałem kupić stalki. Ja pierniczę, jaka walka. On raz kurwa dwie główki wyciągnął. Tu. No. Z brzegu nie do wyciągnięcia. No byś lazał po... No nie, tu by było no, to ci minie. No. Daj na luz. No, praca mocny. Może mieć to od dwójki nawet. No, uciekł tam po latach znowu. Dobrej se kanapki wziął, widzę formę, bo... Ja już chyba tyle było na dzisiaj ze mnie. A siedzimy do końca, do nocy. Ta. Bo ja nie przyjadę za tydzień na pewno i za dwa też jest niemożliwe, bo festyn, kurde. Zaraz do Mariusza spłyniemy. Tam jest fajna plaża, bo on tam chciał, kurwa, wejść, to byłaby bajka.
Może patrz, gdzie oni siedzą, ty. Z tyłu. No daleko już. No. Kurwa, jajo chłopaki zniosą wszyscy po kolei. Dobra, okej, okay. Możesz tak na niskich trzymać, bo on spłynie sobie. Znowu. Główka nie wpierdolę za mocno. Płynie tutaj. Daj na luz. Nie wiem, co on chce zrobić teraz. No chyba nikt nie wie, co on chce zrobić teraz. Się przykleił do dna. No. Teraz będziemy u Mariusza, faktycznie, jak mówisz. Podniesie nas teraz ładnie już. Poprzek. Tutaj za kole pewnie by było płyt. No, tu jest fajnie, tam do plaży, jakbyśmy dali radę. Próbować? No, lekko możesz próbować. To od niego zależy, czy on tam wyjdzie. Pracować na razie. Nie. To nie ten kierunek dla niego jeszcze. Nie. O, się kurwa, długo jeszcze będzie męczyć, Michał. Jest okej. Co już z, ile? Z pół kilometra, co nie spłynęliśmy? Więcej, no zobacz, gdzie oni siedzą. No. A to na ich wysokości będziesz było branie. Także Sumek dalej jest na wędce. No, lepiej jak bawimy się. Albo będzie lekcja pokory, no. Albo się wyciągnie. Dwie możliwości. Nie no, wszystko dobrze robimy na razie. Na razie tak, według książki. Tak. Tylko on coś wali. Pierwsza taka ryba z pontonu, co nie? No dwa lata pływamy, tak? No. Ten trzeci już, nie, dwa. Dwa. Nie, ten trzeci sezon chyba. Tak? Tak, trzeci. No. W tamtym roku byliśmy niewiele razy. Bo ta pandemia była przecież. No tak, tak. Woda duża była, komary. No. Chociaż teraz też są. Ale na pontonie jest okej. Okay. Tak, tak, one tutaj jak wiedzą, że jak dolecą, to już nie wrócą. Paliwo mają tylko w jedną stronę, jak nie ugryzie. Dobra, włączę jak wyciągniemy. Albo i nie.